naturalną odpowiedzią na to, co wcześniej działo się już w Brzezińce i to, co działo się w momencie, kiedy no właśnie spektakl wykrystalizował się, kiedy stał się przetłumaczalny na inne miejsca, inne doświadczenia. I zrozumiałem, że Kamila i Dita wymagają zupełnie nowych wyzwań, że ten pierwszy inicjalny spektakl nie wystarczy, że on już po prostu ich nie pomieści, nie ogarnie. Ich trening fizyczny, ich trening wzajemnościowy, wszystkie te subtelności i głębia tej pracy sprawiała, że trzeba było zupełnie inne pytania postawić sobie i rzeczywiście w odróżnieniu od Ewangelii Dzieciństwa, gdzie wszystko było czynione dźwiękiem, gdzie wszystko było, mówiąc wprost, najpierw w głosie znalezione, wycofałem się po to, żeby pracować równolegle nad działaniami i nad kompozycją muzyczną. I tak powstało Cesarskie Cięcie. In comparison to the first initial period of Ewangelia Dzieciństwa, where the work was very much about deepening the process, it was about rooting, it was, for me, it was connected with a lot of existential, big existential questions. Caesarian section was a process of a lot of excitement, a lot of energy, a lot of inspiration, where a company of individuals that inspired each other, challenged each other, had very strong individual needs, and we shared them with each other. And that way we helped the company grow. It was a period of a lot of, I think for everyone, very different, but very big challenges. It definitely was a period of very big steps for me, both in the domain of physical expression, which was a completely new domain for me, of exploration, but also as a singer. This is the project where this is the period of our work with Czar when I think I discover a space as a singer that I hadn't explored before. Myślę, że Cesarskie Cięcie, praca nad Cesarskim Cięciem była takim miejscem, gdzie mieliśmy więcej czasu na proces aktorski. Rzeczywiście, o ile Ewangelie Dzieciństwa były takim spektaklem, który budował grupę, budował energię grupy, o tyle Cesarskie Cięcie było spektaklem, w którym mogliśmy naprawdę skupić się na naszych indywidualnych działaniach, na naszych indywidualnych ścieżkach. Mieliśmy też wspaniałą sytuację, ponieważ do współpracy zostały zaproszone dwie osoby, które wcześniej z nami nie pracowały. Była to Mariana Sadowska, która pracowała z nami muzycznie, oraz Vivian Wood, która paralelnie pracowała z nami z intensywną partyturą działań fizycznych. I spotkanie tych dwóch światów zawsze było dla nas bardzo ważne, ale w przypadku Cesarskiego Cięcia mieliśmy naprawdę czas, żeby móc wyeksplorować swoje miejsce w tej pracy teatralnej i poszerzyć nasze granice, bo o ile pieśń Kyrie Eleison nie mogłaby zaistnieć w spektaklu bez obecności Dity, która ma niezwykłe możliwości głosowe, wokalne, o tyle okazało się, że twoje, Dita, możliwości jako aktora, performera, działań fizycznych są równie ogromne. Więc jakby ten spektakl pokazał nam, że spektrum naszych działań w teatrze naprawdę bardzo, bardzo się poszerza. To samo dotyczy mnie, bo ja też oczywiście z drugiej strony zawsze, działania fizyczne, jakby fizyczność aktora była moją domeną,
Ale w spektaklu Cesarskie Cięcie zaistniałam również w innej pracy, w pracy muzycznej, która była dla mnie absolutnym wyzwaniem, ale też no, niezwykłym kawałkiem pracy. Więc to myślę było dla nas bardzo ważne, to poszerzenie. Not only for us too, but it was generally a period where I feel after having created Gospels of Childhood, we had a company of very hungry artists. And the structure that we created together, that was proposed also mainly by you, Jarek, was a structure in which we each train each other. Yeah, so we were all responsible for our training. Whereas in the beginning, with Gospels of Childhood, most of the training, I would say, were in the hands of Jarek, you and Kamila, because you were simply the ones with the most experience and the most, and having coming back from Georgia, and you were carrying these songs, and suddenly we had the experience of building a performance, of creating creative work, and we had a group of very interesting individuals who had a lot to offer. So Kamila, you were leading a lot of the trainings. Maciej Maciejka joined our company originally as someone who was going to lead also some of the physical creative work, creating leading improvisations on the basis of images provoked by texts, the texts of Aglaya Weterani, perhaps, as well as other images. And so Maciej was leading a lot of very intense daily trainings, which for me personally were very challenging. Kamila, you were leading a lot of the creative work and improvisations. And then we had the ensemble of what we would call like the musicians, the orchestra, who also were composed of individual performers. We had Ewa Basikowska, we had Ola at one point in the beginning. Then she joined us later on, Ola Kotecka. We had Nini Julia Bang, yeah, who also came in and joined the company with an enormous richness of experience with her voice and musical knowledge. And we had Tomasz Bojarski, Tomek Wierzbowski later, yeah. We had a lot of other members who entered and left the work at one point. And each of them brought a lot of inspiration and always something that we could work on and that could help us grow. So, for example, I remember trainings in which Nini, Eva, Ola, you, Kamila, and I, so basically the group of women, were being led by Maciej or even by ourselves. And it was an experience that was very new for us. These were people who were mainly... had mainly the experience in the domain of music and singing, and suddenly we were put in situations where we had to improvise physically in a very intricate level. Tak, to był taki czas, gdzie bardzo, bardzo mocno pracowaliśmy, intensywnie i bardzo niezależnie, to znaczy... Jarek był z nami, ale bardzo dużo pracowaliśmy bez Jarka i po prostu zapraszaliśmy go w pewnym momencie i mówiliśmy: Jarek, zobacz, musisz to zobaczyć. Taki kawałek pracy czy taki kawałek pracy. Ale oczywiście to nie tylko tak, bo z tobą, Jarku, też pracowaliśmy bardzo dużo. Tylko mówię o tym, że te ścieżki, znaczy, że chcieliśmy tej dojrzałości i że ona się naprawdę rodziła wraz z pracą nad spektaklem Cesarskie Cięcie, gdzie nie potrzebowaliśmy codziennego prowadzenia za rączkę, tylko wiedzieliśmy, że ta praca codzienna, intensywna jest bardzo ważna i generowanie pewnych sytuacji musi wynikać z nas. Tak. Też tak czułam, że Jarek, zawsze tam byłeś jako... czasem mówisz... sorry, now I'm speaking Polish. Sometimes you say you talk about cesarean section and the role of all of us who are not taking part in the main
action which is happening center stage, we are kind of provoking the action to happen, whether it's through our music, through our musical presence, through our voice, through our playing, instrumental playing, whether it's through our silence, whether it's through our attention, whether it's through our attention, whether, so we are somehow provoking what is happening on stage. And the way I felt the process of creation of Caesarean section was also very much like that, that there was a lot happening center stage, and you were provoking us, I felt, constantly, through images, through but minute suggestions, yeah? So they were not overloading us with direction, saying you have to do this in this way at this time, but it was enough for you to give us a word, an image, a text, a song, and that would give us the platform to bounce off. We were at this stage where we were so hungry and creatively prepared that it was enough for you to provoke us this way. And I think what was very important was that you gave us also the space for this. Because if I can just relate to my own experience in relation to working with songs that I sing individually or in relation to someone. Now I'm thinking, for example, about the Romanian song, the Doina, that Camila and I sing in the performance. A very crucial changing point in the performance where nothing else happens, but this is the action. The action is in our singing. I always felt that your guidance was very soft from outside. I never felt that you tried to imprint some idea of how this song should sound. I felt an enormous, and have always felt an enormous space, also with Strati Angelaki, as well as other songs, or Sharagan later in Armina Sister. Yeah. So I have always felt an enormous space for my own interpretation, and yet the provocation and the slight directioning comes from you. That was a very long way of saying something very simple. Pojawiło się kolejne Kyrie Eleison, ponieważ dzięki jeszcze jednej osobie, która dołączyła do zespołu, mam myśli Jean-François Favreau, tak, podróżowaliśmy na Korsykę, także na Sardynię, ale wtedy Korsyka. I to Kyrie Eleison korsykańskie, przemontowane, przebudowane, podarte, a potem poklejone na nowo, tak, kulminowało w cesarskim cięciu. I w tym momencie pomyślałem właśnie, że to jest jakiś motyw z jednej strony, można powiedzieć oczywiście, ale to jest jakiś krąg, z którego nie mogę wyjść, tak? Że Kyrie Eleison jest osią kolejnego spektaklu. Zupełnie inna estetyka, zupełnie inna tektonika, można powiedzieć, tej pieśni korsykańskiej w porównaniu do gruzińskiego Kyrie. Ale jednak, znów Kyrie Eleison, znów jakaś pieśń błagalna. Świętia, salut i sprebi.
To rzeczywiście chyba sprawiło, że zrozumiałem, że cesarskie cięcie jest nie tylko odpowiedzią na Ewangelię dzieciństwa, jest nie tylko reakcją na, odreagowaniem, ale że jest tylko kolejnym krokiem i aż kolejnym krokiem. Dlatego wcale nie planując na początku, zrozumiałem, że będzie też trzecia część. Tak później rodził się Angeli. I długo, długo też, nawet jak Angeli powstał, docierało do mnie, że cesarskie cięcie, które miało być takim spoiwem, takim powiedzmy zawiasem trzymającym dwa obrazy Ewangelii Dzieciństwa i Angelego, taką przestrzenią, prawie tak cienką jak to potłuczone szkło, które osiuje i które organizuje całą przestrzeń w spektaklu, a potem rozrosło się to cesarskie cięcie do całego obrazu, do pełnowymiarowego, głębokiego spektaklu, który już nie był tylko serią improwizacji oczywiście. To nie była tylko erupcja muzyczna, w tym zupełnie nieoczywista, instrumentalna, tak? Też praca, która się dokonała. Mam na myśli wiolonczele, które zostały włączone, oczywiście pianino na żywo, prawda? Akordeon, kahony, rytmy. Tego wszystkiego nie było w Ewangeliach, ale to cesarskie cięcie rosło z nami i urosło teatralnie chyba do rozmiarów, które na początku, no oczywiście nie mogły być założone, ale nawet nie były przez nas postulowane, czy nie były przez nas nawet gdzieś widziane na horyzoncie. I stało się spektaklem, który był prezentowany chyba ostatecznie najczęściej, najwięcej, przez ponad 11 lat. Prawie na wszystkich kontynentach, no nie byliśmy w Australii z tym spektaklem, ale sama scenografia ma 5 różnych kopii i w Brazylii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Chinach, i w Indiach, czyli tam wszędzie, gdzie, mówiąc wprost, ciężko było wywozić ten spektakl fizycznie, to tam powstawały kopie tej scenografii. Natomiast sam spektakl mutował wielokrotnie i chyba stał się jednym z takich bardzo mocnych, rozpoznawalnych znaków teatru Zara. Tak? Nie chcę powiedzieć taki główny spektakl, ale jednak tak. To był taki sztandarowy nasz statek. Czasem zarzucało nam się w pracy, że poruszamy takie tematy bardzo ezoteryczne, a spektakl Cesarskie Cięcie dotykał bardzo powszechnego zjawiska, które zdarza się nam
I myślę, że o tym też mówiła Dita, że to było tak, ten temat i ten spektakl był tak bliski ludziom, ponieważ dotykał po prostu depresji i jakby tego stanu samobójczego, który się bardzo często zdarza osobom dotkniętym depresją. I dzięki temu spektaklowi mogłam też odpierać ataki, że to nie jest też tak, że dotykamy w naszej pracy tylko ezoterycznych tematów. Przynajmniej takie były głosy po pierwszym spektaklu, po Ewangeliach Dzieciństwa. Tu mogłam powiedzieć, że przecież tak wielu z nas doświadcza tych stanów, że to nie jest spektakl dotyczący jakiejś takiej wąskiej sprawy. To jest spektakl, który porusza bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich tematy i on rezonował, on i bardzo długo rezonował z wieloma osobami, które naprawdę były w jakiejś granicznej sytuacji i których spotkał taki stan w życiu. Więc myślę, że też dlatego ten spektakl był taki ważny. Tak, i to jest spektakl, który czuję, że rośnie z nami. W sensie, że to jest spektakl, który, no nie wiem jak fizyczny bym dała radę, ale w jakiś sposób byśmy mogli zagrać dalej i dalej. We would be able to perform this performance further and further despite our experiences. Every new, powerful, groundbreaking experience that happened in each of our lives changed the performance and helped it become more mature and deeper and more powerful, I feel. So I think that it's a performance that can still continue to grow. Tak, to prawda. Ewangelie Dzieciństwa sprawiały wrażenie spektaklu struktury bardzo otwartej, ale równocześnie miały straszny rygor, oczywiście muzyczny. I ta prostota teatralna wcale nie sprawiała wrażenia właśnie otwartej. Ona się w ten sposób nie rozwijała, to znaczy nie dawała większych możliwości. I szybko dla nas stało się jasne, że no nie możemy grać Ewangelii zbyt długo, a Cesarskie Cięcie było grubo ponad dekadę z nami. I Kamila, Dita jako osoby z początków, z momentu kreacji tego spektaklu i 10, 11, 12 lat później, to przecież są zupełnie inne, no inne osoby, tak? Zupełnie inne doświadczenia. A jednak to Cesarskie Cięcie pozwalało włożyć do środka, tak? Wchłonęło to wszystko i gdzie nie zmieniała się prawie ani jedna nuta, tak? Gdzie nawet gest się jeden nie zmieniał, a jednak wszystko rosło. Było, mówiąc po prostu, pojemne. Rzeczywiście gdzieś kusi, gdzieś w tyle głowy kusi, tak? I gdzieś w głębi serca kusi powrót do Cesarskiego Cięcia. Natomiast jest to spektakl wyzwanie. Jest to spektakl też bardzo, bardzo no, wymagający. Bardzo wymagający, tak? I rzeczywiście od pierwszej sceny, która oczywiście budzi od razu taki alert, mam na myśli to tango na rozbitym szkle, gdzie przestrzeń pod stopami, tylko tyle, ile udało się uchronić, tak? To jest wszystko, co masz. To jest cała twoja scena, całe twoje życie. No począwszy od tego, to potem już tylko napięcie oczywiście rośnie. I dzisiaj, no chyba dzisiaj to wymagałoby już przetworzenia, co nie znaczy, że jako forma, no chyba by było pojemne, tak? Dałoby się to objąć, nasze kolejne lata i kolejne doświadczenia. Jest to też spektakl, który objął kawałek naszego życia, to znaczy mojego i Dity macierzyństwa, ponieważ ten spektakl graliśmy tak długo i w międzyczasie ja zostałam mamą, Dita została mamą i tak się, albo właściwie odwrotnie, najpierw Dita, potem ja. I tak się złożyło, że musiałyśmy jakby radzić sobie w tej sytuacji. I na przykład Dita w pewnym momencie, kiedy ja już nie mogłam grać tego spektaklu, przejęła moją linię w spektaklu
I myślę, że z artystycznego punktu widzenia to mogło być bardzo interesujące doświadczenie, ponieważ jej linię w spektaklu przejęła Emma Bonici, natomiast Dita przejęła moją linię i tutaj doświadczyła jakby też, myślę, kawałka innej pracy. Więc ten spektakl naprawdę był pojemny w wiele wydarzeń artystycznych, ale też wiele wydarzeń z naszego życia.